Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku LPG Majstra, którego bohaterem będzie Trabant 601, nazywany złośliwie mydelniczką lub zemstą Honeckera, a przez miłośników marki pieszczotliwie Trabi. W filmie posłużę się materiałami z rajdowych mistrzostw Polski samochodów historycznych sezonu 2021, których to startują Wojciech i Konrad Stawowczyk z Krakowa pięknie wykonanym egzemplarzem Trabanta 601 limuzyna. Nazwa Trabant pojawiła się już w 1954 roku, jak skonstruowano prototyp roboczo nazwany P50, jednak oficjalnie podano ją w 3 lata później, dorabiając przy tym ideologię, że nazwa ta ma uczcić wystrzelenie pierwszego Sputnika przez ZSRR w kosmos, albowiem Trabanten to po niemiecku satelita, a po rosyjsku Sputnik. Przydomek Trampek lub Ford Carton Trabant zawdzięcza poszyciu karoserii wykonanej z duroplastu, którego zaletami jest niska masa, odporność na zgniatanie i korozję, a ponadto duroplast się nie pali, temperatura topnienia duroplastu wynosi aż 660 stopni Celsjusza, podobnie jak aluminium. Począwszy od 1957 roku wyprodukowano ponad 3 miliony Trabantów, wśród których były poszukiwane wersje kombi, a w ostatnich latach po upadku muru berlińskiego produkowano znacznie unowocześnione wersje z silnikiem czterocylindrowym, czterosuwowym od Volkswagena Polo o pojemności 1100 cm3 i mocy 40 koni mechanicznych. Trabant Wojtka i Konrada ma dwusuwowy, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem silnik na seryjnym gaźniku i moc podniesioną z seryjnych 26 koni do około 35. Pracuje tam również seryjna czterobiegowa skrzynia biegów z wolnym kołem na biegu czwartym. Fabryczny team rajdowo-wyścigowy fabryki w Zwickau dysponował Trabantami w wersji RS, o których wspomina Wojtek w naszym wywiadzie. Jest około 35 koni. No to jest grupa 1 zgodnie z homologacją niemiecką na seryjnym gaźniku, tu niewiele można zmieniać. No te niemieckie najszybsze maszyny to miały 800 cm. Tak, to był RS 800, a to było 65 koni. To osiągało prędkość maksymalną 160 na godzinę, ale była inna skrzynia biegów. Niemcy mieli piątkę o zupełnie zmienionych przełożeniach i to powodowało, że nie dość on przyspieszał, każdy bieg ciągnął. Tu jest problem, bo czwórka jest tak zwanym wolnym kołem. Tak jest. Czyli odejmujesz nogę z gazu, nie ma hamowania silnika. Musisz cały czas uważać, pilnować hamulca. Owe RS-y miały pojemność silnika 771 cm3 i moc 65 koni mechanicznych oraz wyposażone były w pięciobiegowe skrzynie biegów. A steruje się nią bardzo łatwo za pomocą klamki wystającej z deski rozdzielczej po prawej stronie kierownicy. Dwa pionowe gaźniki powodowały, że silnik ten kręcił się do bardzo wysokich obrotów, mówiono nawet o 10 tysiącach obrotów. Tyle z historii, a teraz o zdobywcach trzeciego miejsca w kategorii K4J1 i ich osiągnięciach. Wojciech Stawowczyk rajdową przygodę zaczął pod koniec lat 70. jako pilot starszego brata Tomasza. Jeździli wówczas Trabantem grupy drugiej. W tej kategorii aut na przykład w 1980 roku ukończyli rajd krakowski na 12. miejscu w generalce. Dwa lata później przesiedli się na Fiata 126P, także grupy drugiej, a więc z przeróbkami, którym udało się zająć w bardzo silnie obsadzonej klasie trzecie miejsce w rajdzie pokoju i przyjaźni. W 1983 roku udało im się w krakowskim kryterium asów jadąc okazjonalnie Fordem Escortem zająć trzecie miejsce. Kolejny sezon to przesiadka na Ładę 1300 i pierwszy w karierze tytuł Mistrzów Polski. Kolejne lata to starty Fiatami 125P i Polonezami zawsze w czołówce rajdu, choć trudno było walczyć z coraz liczniejszymi autami produkcji zachodniej oraz fabrycznym teamem FSO. W 1995 roku na świat przyszedł syn Wojciecha Konrad i pan Wojciech zakończył karierę rajdową, do której powrócił w 2021 roku jako kierowca, a synowi powierzył rolę pilota. Dobrze się czuję tutaj w roli pilota, raczej chciałbym postartować w wyścigach górskich, tam już jeździ się bez pilota na jednym stołku, więc... Ale Trabantem? Nie. Będziemy szykować inną tutaj maszynę. Podsumowując, Wojciech i Konrad regularnie osiągali mety kolejnych rajdów w tym sezonie. Chłopaki, BMK was dogoniła. Jeszcze raz? BMK was dogoniła. BMK? Tak. Wiesz co? No tu pod górę ciężko, zblokowaliśmy, wiesz, też hamulceczkę, bo interkom muszę wyłączyć. No teraz, bo wiesz co, hamulce nam się zblokowały, cały czas pod górę nam hamowało auto, więc dużo mniej koni, a znowu na spadaniach, jak hamowaliśmy, znosiło nas do rowu, bo jeden jest zablokowany. No ale szczęśliwie widzimy was tutaj, więc jest dobrze. Gratulacje. Dziękujemy bardzo.
czym przypieczętowali tytuł drugich wicemistrzów Polski, ustępując Mercurowi XR4 Ti i Polonezowi 2000, o których opowiem w kolejnych odcinkach. Dotarli do mety 66. rajdu Wisły Wojciech Stawowczyk i Konrad Stawowczyk, Trabant 601. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli naprawdę kochacie motoryzację. To mówiłem ja, LPG Meister. Cześć! Wojciech Stawowczyk to Konrad Stawowczyk, trzecie miejsce w kategorii FIA4J1. Brawo, brawo, należycie!